Kolejny gąb, którego chcę przedstawić, jest to też niebieski samczyk. Ojcem tego gołębia jest pełny brat gołębia, który był drugi w superfinale na Krakusie w roku 2021. Z 625 km ten gołąb wsiadł jako drugi, przyleciały dwa gołębie razem, ale mój wszedł drugi, czyli wujek tego gołębia, drugie miejsce w Super Cupie na Krakusie z 625 km, a półbrat ojca zdobył pierwsze miejsce w finale na Giewoncie w 2018 roku, także jest wujek i półwujek, pierwsze i drugie miejsce w finale i w superfinale, także myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć, bardzo wybitne gołębie w pochodzeniu, między innymi jest ta para 2489 razy 885, para, która wydała bezpośrednio dużo lotników, dzieci, wnuki, prawnuki przekazują, są to moje najlepsze gołębie, między innymi wnuczka tej pary to moja najlepsza samica rozpłodowa wydała rok po roku pierwsze miejsce na wspólnym gołębniku, bo jej dziecko wygrało wspólny gołębnik Super Gołąb i siadało tam trzy razy na podium w trzech ostatnich lotach. Pierwszy finał, trzeci półfinał, drugi przed półfinałem, także myślę, że na pewno są to gołębie wybitne. Pierwsze miejsca, asy na wspólnych gołębnikach, to właśnie wszystko z tych gołębi. Gołąb godny polecenia. Jeżeli tutaj rozmawialiśmy teraz o ojcu, między innymi pół brat tego gołębia, czy tam pół rodzeństwo tego gołębia usiadło 13 w superfinale w roku ubiegłym na Giewoncie, 4 w locie 5 na Krakusie, 31 miejsce w bardzo ciężkim finale na Rogowie, 24 as Rogowa na 3,5 tysiąca gołębi. Także myślę, że jeżeli chodzi o górę, to naprawdę bardzo, bardzo wybitne gołębie z mojej hodowli, ja bardzo je cenię. Jeżeli chodzi teraz o mamę tego gołębia, jest to oryginalna samica od Hardy Krugera o numerze 913, bardzo wyjątkowa samica. Ona wydała mi kiedyś samiczkę, która na wspólnym gołębniku była raz tylko poza pierwszą dziesiątką, świetnie latała, takie konkursy 9, 4, 2, półfinał i tak dalej, także myślę, że ta samiczka 913 jest w dużo dobrych gołębiach, między innymi w roku 2021 bodaj, albo 22, piąty azlotnik Rogowa, to też był wnuk tej 913 gołąb, który usiadł siódmy w finale na tym Rogowie, także myślę, że dużo dobrych gołębi. A no jeszcze jest samczyk, półbrat tego gołębia, który dał w roku ubiegłym piątego gołębia w superfinale na Super Gołębiu. Także myślę, że tych wyników jest naprawdę dużo. Ja czasem wszystkich nie wymieniam, nie pamiętam, ale jak właśnie półbrat tego gołębia dał w roku ubiegłym samczyka, który jest w hodowli pana Mariusza Ankusa. Świetny gołąb, świetnie sobie poradził w tak ciężkim locie, także jest bardzo, bardzo dużo tych świetnych wyników z tej 913, wybitna samica rozpłodowa, także myślę, tak to pokrótce wygląda. W rodowodzie tam są zapisane te rzeczy, ale jakby były jakieś wątpliwości, to oczywiście jestem w stanie udzielać informacji na temat tego gołębia i innych też. Gołąb o przepięknym skrzydle, długie skrzydło, wentylacja, dekalaż, wszystko jest tak jak trzeba. Tak to wygląda. Samczyk przepiękny, niebieski, mocno zbudowany. Także naprawdę gołąb godny polecenia. Tak wygląda.